Dzień dobry, pozdrawiamy z Nowego Sącza. Witajcie w kolejnym odcinku, a z nami dzisiaj Marko. Cześć Marko. Cześć. I jego McLaren 570S. Odpalamy maszynę i lecimy na jakieś skromne zakupy, można powiedzieć. Merry Christmas. S brzmi bardzo fajnie. Mieliście już przyjemność oglądać w moim programie z pomarańczowego McLarena 570S. Tym razem wyjeżdża niebieski, ale on ma bardzo ciekawy spoiler, do którego za chwilę dojdziemy, bo ten spoiler jest, tak jak Marko fajnie skwitował, wartości całkiem dobrego samochodu, sam spoiler. No i naklejki chyba z Positive Ways zostały jeszcze, tam się poznaliśmy z Marko. Jakaś taka dziwna pogoda się nam tworzy na niebie, więc nie wiem, ile z tego wszystkiego nagramy, ile z mojego, z naszego tajnego planu wyjdzie. Zobaczymy. Zaczyna nam padać deszcz, robi się nieciekawie. Nowy Sącz to jest takie trochę zagłębie, co? Superkarów. Tutaj połowa hurakanów to właśnie w Sączu. No, jest trochę. Jest jedna rzecz irytująca, nie wiem, czy ją słyszysz, że piszczy kieruje w stół. To właśnie to. No. Ja myślałem, że to są nawiewy, mówię, dobra, jak nie, to auto jest chyba pompa od wspomagania kierownicy, bo to jest hydrauliczny układ. Ale to jest fabrycznie tak? Tak, no, tak, tak jest tak. I w każdym McLarenie tak jest, a chyba w 570 to i tak najmniej to słychać. Śmieszne, nie? Bardzo dziwnie. Fajny mówisz samochód. Bardzo fajny. To dlaczego chcesz go sprzedać? Chciałbym... Możemy o tym mówić? Możemy, no. Chciałbym 720 w Spiderze. Okay. Marzy mi się takie połączenie sportowego samochodu, w którym sobie mogę też ściągnąć dach. To jest auto, którym tak mało się i tak jeździ, że może to być 720, która stoi i ładnie wygląda. Ja generalnie nigdy nie myślałem o McLarenie. Historia zakupu tego samochodu była taka, że pojechaliśmy do Poznania po Mercedesa AMG GT. Okay. Dojechaliśmy do salonu. Zaprowadził nas pan na parking. Stał Mercedes AMG GT i obok stał AMG GTR i z drugiej strony drugi AMG GTR. Zielony, czarny i czarny, nie? No to wiesz, jak wyglądał AMG GT przy dwóch GTR-ach? Domyślam się. Krewny. Domyślam się. I już od razu nie chcieliśmy już tamtego samochodu. I poszliśmy wyceniać gdzieś ten samochód, oglądać, sporządzić ofertę. No i jak pan zaczął wklepywać, żeby zarezerwować auto, okazało się, że już jest sprzedane, nie? Ja pierdziałem. Mieli jeszcze jednego GTR-a, który stał w środku, w salonie na górze. Miał kubły. Tak. To tak jest. Nie jestem mały, więc. Ale teraz tak moje pytanie było, jak będę w tym siedział, bo jak wpadłem, wiesz, to pan mówił, że są gdzieś tam jakieś dokładki. Wiesz co, ja mam 1,81 m i czułem się w tym aucie taki malutki, no. jakbym czołgiem jakimś jechał, naprawdę. No. Zeszliśmy, oglądaliśmy ten samochód, mówię, super, mega, będzie fajne auto, jeszcze w macie. Pasuje do mnie. Poszliśmy wyceniać samochód i znowu okazało się, że jest zarezerwowany. Okej. Okay. I co? I potem wkurzyłeś się, pojechałeś do Maxa? Nie, właśnie. Zadzwoniłem do swojego przyjaciela Wojtka i mówię mu, że oglądaliśmy auto, że w sumie mógłbym sobie skonfigurować, tam podałem mu jakąś kwotę, a mi mówi Mercedes, poczekaj chwilę. Zadzwonił do Maxa, za 10 minut do mnie odzwania i mówi, wiesz co, jest fajny samochód. Wysłał mi zdjęcia, nie podobało mi się w ogóle te zdjęcia. Ten? Tak, stał w trybie serwisowym, był gdzieś tam podniesiony taki. Aha. No ale Wojtek mówi, jedź zobacz. Mówi, zobaczysz, jak wejdziesz do McLarena, to jest tak jakbyś otworzył pudełko MMS-ów, nie? Okay. Różne kolory, piękne. Tak, tak, to prawda. Mówiliśmy się z Maxem, akurat się tak zdarzyło, że to była niedziela, więc wszystko było zamknięte, ale Max jest tak miły, że nam otworzył. Przygotował nam samochód w lewo, tak. Przygotował nam samochód, bo stał w garażu. Zjechał na podziemny taki parking. No już jak tam weszliśmy. To nie wyszliście bez auta. Dokładnie. Otworzył drzwi do góry, odpalił silnik. Jak już to wszystko zobaczyliśmy, no to już było dziękuję. Miałem te obawy takie, że wiesz, McLaren, co to jest McLaren? Na pewno się psuje, bo takie są opinie. Szczerze, nic tutaj nie robiłem oprócz przeglądów serwisowych. Wymiany oleju i tak dalej. O, nowa G-klasa. To moja noc. Tą zabieramy? No. Cudownie. Marko teraz wyszedł, bo
odbieramy G-klasę. To jest jego kolejne auto w zasadzie. A ja wykorzystam tą okazję, kiedy on będzie płacił, odbierał te samochody, podpisywał jakieś dokumenty i zatrzymam się tu, żeby pokazać wam to auto z zewnątrz. Ten McLaren jest bardzo fajny, fajnie wyposażony. Przede wszystkim podobają mi się te regulacje fotela. On jest chyba, nie wiem, ojejku, ciężko się wychodzi z niego przez ten monokok karbonowy. Siema! Ale generalnie ma bardzo fajne regulacje tego fotela, tam nie wiem, kilkanaście opcji. No i bardzo fajny, specyficzny kolor. Pokażę wam ten samochód w pełnej okazałości. Otwórzmy sobie te drzwi, bo on z podwójnie otwartymi drzwiami wygląda chyba najlepiej. No i generalnie auto jak auto. Nie ma tutaj jakiegoś przesadnego tuningu, jedynie trzeba wyróżnić tą lotkę karbonową od MSO. No i tutaj też fajnie, że silnik widać z góry, to znaczy nie można otworzyć tego, tą klapkę, tylko tak jak w poprzednich materiałach z McLarenem 570S wam pokazywałem, można otworzyć, ale tu od góry widać silnik. Bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie. Podoba mi się ten dyfuzor, który jest przebity takimi paskami kolorowymi. Wnętrze zachowane w bardzo ładnym stanie w ogóle. Tutaj też macie z tyłu takie, no nie wiem, miejsce na torbę, na siłownię. Nie wiem nawet, czy by weszło, ale jest. No i generalnie bardzo ciekawy superkar za mniej niż bańkę. Więc warto pomyśleć o tym. Bardzo ci ładnie umyli ten samochód. Kurde, jak nówka. Czy to ty tak im przywiozłeś? Przywiozłem Płocie iść. Czyli właściwe użytkowanie G. Ale fajny konfig, fajna konfiguracja. Mercedes odebrany, jedziemy choinkę kupić. Zimno na tym Royal Tripie. Podoba mi się ten McLaren, naprawdę. Te pomarańczki, te wykończenia pomarańczowe. Kluczyk nawet macie, zobaczcie, w kolorze. Fajny ten kluczyk. Jedźmy. Dla przypomnienia oczywiście, 570 koni. Czas do sety poniżej 3 sekund, bardzo dobry wynik i oczywiście napęd na tył, dlatego tak ten wynik chwalę, bo zrobić taki czas w tym na napędówce to naprawdę auto jest bardzo, bardzo lekkie, genialnie skonstruowane, naprawdę podoba mi się, jazda tym samochodem jest świetna. Opa. Kurde, tylko nic nie widzę. Jesteśmy już po wizycie na stacji benzynowej, bynajmniej nie tankowaliśmy tego McLarena, ale kupiliśmy takie coś, może być śmiesznie. Kupiliśmy te pasy, które sprawią, że ta choinka nam się nie wywróci. Zobaczymy, bo pierwszy raz będę robił takie coś. To nie jest jakby oryginalny motyw, ale na McLarenie chyba jeszcze nie widziałem. Choinki na Porsche widziałem, na wielu samochodach, ale na McLarenie nie. Ta gelenda też mi się bardzo podoba. Biały kolor z czarnymi dodatkami robi robotę, nie powiecie, że nie. Wjechaliśmy właśnie do sklepu z choinkami. Nie zdążyłem kamery włączyć i już w zasadzie wybrana. Tą bierzemy, idziemy do kasy i zaraz ładujemy. I co teraz? Opcja awaryjna to położyć go, oprzeć o spoiler. Myślę, że nie odpadnie. Jeszcze tego nie było w programie High Five. Dobra, na miejscu. Teraz jeszcze trzeba ją zabezpieczyć. Łączymy chyba co po dwa. No jest git. No. Jak to wygląda? Pierwszy raz na żywo widzę takie coś. Jedziemy dalej. Hit. Przy okazji powiem wam, bardzo ładne wnętrze w tej galendzie. Hej, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. La, 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 la. Coraz bliżej tutaj święta chodzą nam po głowie, więc takie to pomysły mamy, taka dwójka z nas. Wariatów. Pa, 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 ra, ra, pa, ra, pa, ra, ra. No i dojechała, cała szczęśliwa. Troszeczkę się zsunęła na szybę, ale generalnie święta można uznać za rozpoczęte. Od choinki się chyba zaczyna, z tego co wiem. No i po tej scenie niestety upuściłem kamerę i cała jest rozpieprzona. Musiałem kupić drugą, którą teraz nagrywam, więc zakończenie nagrywam już z domu. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Niestety straty muszą być na Royal Tripie. Tak czasami bywa. Pamiętajcie o materiale jutrzejszym, bo jutro Godzilla 720 koni w Nissanie GTR. Cały czarny, jak ma Batmobil normalnie. Samochód
Petarda materiał wyszedł z Mariuszem. Zapraszam do subskrypcji programu High Five i widzimy się już jutro w kolejnej części serii Royal Trip High Five. Cześć!